Witajcie kochani, podobnie jesteśmy pod Wordem, a właściwie Wordem w Bydgoszczy i zaczynamy jeszcze jedną trasę egzaminacyjną. Przejedziemy sobie. Mam nadzieję, że jeszcze będzie coś widać, bo już jest coraz ciemniej, natomiast chyba powinno być jeszcze w porządku. Tak patrzałem sobie na materiały przed chwilą nagrane, wydaje się, że jest ok. Także jedziemy jeszcze. Kawałeczek. I zobaczymy, jak to tutaj ta trasa nam się potoczy. Widzę, że dzisiaj mało i tutaj zaskoczony jestem trochę z tych szkół nauki jazdy. Ktoś pisał ostatnio, że Sępólno Ukraińskie to małe miasto i tam przyjemnie się zdaje, no ale powiem szczerze, tam spotkałem na drodze więcej no właśnie samochodów do szkoły nauki jazdy niż tutaj. To jest ciekawe. Być może ta pogoda troszeczkę osłabiła chęci do tego, żeby dzisiaj ruszyć w trasę. A może jeszcze jakieś inne względy. No fakt jest taki w każdym razie, że pojedziemy sobie po trasie egzaminacyjnej sami. Może skręcimy tutaj w prawo zresztą. Troszeczkę inną drogą niż poprzednią. Te filmy też powiedzcie, czy nie są przydługawe, bo ja starałem się nagrywać też wcześniej całe trasy egzaminacyjne. Te filmy wtedy wychodziły na poziomie 35, nawet 40 minut. Sądząc po tym, jak oglądacie, to mam wrażenie, że chyba te krótsze filmy bardziej wam przypadają do gustu, więc chyba postaram się troszeczkę krótsze te filmy robić. Może nawet z takiej jednej trasy zrobię kilka materiałów. Zobaczymy. Tak, jak patrzę teraz na ekran telefonu, to mam wrażenie, że jasność jest większa niż realnie, więc chyba jest całkiem nieźle. Bo w praktyce jest już dosyć ciemno. No i jedziemy, zobaczymy, jak to nam tutaj wyjdzie. Gdyby się udało trafić jakiś samochód do szkoły nauki jazdy, to oczywiście pojedziemy za tym samochodem. Jeżeli nie trafimy, no to po prostu pojedziemy trasą. Może skręcimy w lewo tutaj. Naprawdę jestem ciekawy właśnie, ilu z was jest tutaj z okolic Bydgoszczy, ile osób ogląda te filmy właśnie z Bydgoszczy. Czy w ogóle są takie osoby, może tak się zdarzyć, że nie. No ale ciekawy jestem. Jeżeli jesteście osoby z Bydgoszczy, dziewczyny, chłopaki, to śmiało napiszcie i dajcie znać, ilu z was z Bydgoszczy właśnie jest. Mówię, moje rodzinne miasto, więc sam jestem ciekaw. Tak, z sentymentem tutaj przyjechałem. Także z chęcią się dowiem coś więcej od was. Ile was jest tam na łączach.
Tu mamy sygnalizację, która wskazuje, że mamy bezkolizyjny skręt w lewo. Chyba takie ulubione miejsca dla kursantów, dla osób, które się uczą jeździć, no bo tutaj nie ma za bardzo nas co zaskoczyć, tak? Jeżeli mamy zielone światło, no to to oznacza, że po prostu możemy sobie śmiało jechać. No to jak teraz właśnie. Zawsze warto zjechać na prawą stronę, na prawy pas ruchu. To też jest taki element, na który egzaminatorzy zwracają uwagę. Malutku, tak naprawdę nie ma się co spieszyć. O, tutaj poproszę. No właśnie, to też są takie sytuacje, kiedy nie ma co się spieszyć. Jeżeli mamy pomarańczową sygnalizację świetlną, pomarańczowe światło, nie ma co się spieszyć i raczej nie ma na egzaminie tłumaczenia na zasadzie, a ja bym zdążył, nie zdążył. Po prostu, tak? To są, tu mieliśmy wystarczającą ilość czasu, żeby zahamować, bezpiecznie, żeby to zrobić. No, także tak powinniśmy właśnie reagować. Zawsze warto być wyczulonym na to, żeby jak najmniej dać powodów do takiego zastanowienia i do refleksji egzaminatorowi. No bo to zawsze tak jest, że na twoja babka wróżyła, a egzaminator tak naprawdę ma zawsze rację. Także pośpiech to na pewno jest niewłaściwy doradca i to się po prostu nie opłaca. Tutaj jedziemy prosto. O ruchu okrężnym, ale tutaj warto pamiętać i trzeba pamiętać po prostu, że mamy pierwszeństwo, sygnalizacja świetlna jest tutaj krytyczna dla nas i kluczowa.